Uwaga, niniejszy tekst może urazić Twoje uczucia religijne, jak i wszelkie inne uczucia, jakie posiadasz. Jeśli nie chcesz zostać urażony, zakończ oglądanie w tym właśnie miejscu. Jeśli będziesz kontynuował, robisz to na własne ryzyko i nie przysługują Ci żadne prawa. Czytanie z listu świętego Tymasza do Salcesonu we Flaku. I Pan nauczał uczniów swych i słowa swe kazał im spisywać, dla nauczania potomnych i pamięci zachowania. I jeden z uczniów, Bogdanem przez znajomych zwany, chcąc się Panu podlizać, zapytał, czemuż to sam, Panie, swych dziejów i nauki swej nie spisujesz? Pewność byś miał, iż to prawdziwe słowa, nieprzeinaczone. I w pierwszej chwili Bogdan poczuł, iż na twarzy pąsowy stygmat na znak miłości pańskiej mu się objawił, ale po chwili zdał sobie sprawę o swojej pomyłce. Gdyż to nie stygmat był, a purpurowy ślad po dłoni pańskiej, który to ślad Pan raczył uczynić osobiście, waląc rzeczonego Bogdana z przysłowiowego liścia. I o jeszcze jednym się Bogdan przekonał, iż publiczne wytykanie Panu analfabetyzmu nie kończy się imprezą z amforami i tancerkami go-go, a jedynie liściem. Czytanie z listu świętego Tymasza do gotowanego bakłażana. I rzekł Pan uczniom swoim, i jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. I śmiali się mańkuci ze swych pobratymców, ręce obrzynających sobie w miejscach odosobnionych.